Część procesów fotosyntetycznych wymagająca obecności światła nazywana jest fazą jasną fotosyntezy. Właściwie teraz na tym etapie znasz już większość najważniejszych tajników fazy jasnej, poznaliśmy je razem w poprzednich filmach, ale dzisiaj zrobimy krótkie podsumowanie tego, co o fazie jasnej wiemy. Po pierwsze, chciałam ci przypomnieć, że kluczowymi organellami grającymi tutaj pierwsze skrzypce są tak zwane chloroplasty. Pamiętasz pewnie z poprzednich filmów, że to właśnie w nich zamknięty jest światłoczuły barwnik, chlorofil w obrębie tak zwanych fotoukładów. Chlorofil jest zamknięty w tylakoidach, one mogą być Tylakoidami gran, tak jak tutaj widzisz o na przykładzie tego stosiku, mogą też być ułożone w lamellach, ale to nie jest tutaj najistotniejsze. To, o czym nie wspominałam w poprzednich filmach, to to, że chloroplasty są organellami bardzo, bardzo wyjątkowymi. Obok mitochondriów, których historia ewolucyjna jest najprawdopodobniej bardzo zbliżona do tej, która spotkała chloroplasty, są to tak zwane organella semiautonomiczne. Poznajemy to po tym, że posiadają one podwójną błonę, co wskazuje na to, że kiedyś mogły one po prostu funkcjonować jako zupełnie oddzielne byty. Co więcej, w chloroplastach znajduje się ich własny DNA. Oczywiście w tym DNA, które jest w chloroplastach, nie mamy zakodowanych wszystkich tych białek, które niezbędne są do funkcjonowania chloroplastów. Z biegiem ewolucji część z tych genów Przeniesiona została do genomu jądrowego, czyli tego, który znajduje się w jądrze komórek roślinnych, natomiast DNA nadal w chloroplastach jest. To jest najprawdopodobniej znak historii ewolucyjnej, która polegała na tym, że na drodze tak zwanej endosymbiozy, czyli procesu, w którym chloroplasty zostały wchłonięte przez inne komórki i było to opłacalne i dla tych komórek, i dla chloroplastów, dlatego że po prostu w sposób wydajniejszy mogły się one odżywiać i co najważniejsze rozmnażać. Tak więc Endocy endocytoza, czyli wchłonięcie chloroplastów, i późniejsza endosymbioza, czyli ich istnienie w obrębie innych komórek, najprawdopodobniej doprowadziło do powstania świata roślinnego takiego, jakim dzisiaj go znamy. Ta historia, tak jak ci wspomniałam, jest trochę podobna dla mitochondriów. Przypuszczamy, że właśnie w taki sposób również mitochondria zostały wprowadzone do komórek, ale o tym innym razem. Tak więc wiesz już, że chloroplasty uznajemy za tak zwane organella semiautonomiczne, że posiadają. Dają one swój własny DNA, natomiast nie byłyby w stanie, przynajmniej w takiej formie, w jakiej one istnieją dzisiaj, same poza komórkami rozmnażać się, dlatego że po prostu nie są w stanie wyprodukować wszystkich białek, które niezbędne są do ich prawidłowego funkcjonowania i do ich przetrwania. No dobrze, wiemy już sporo o chloroplaście. Pamiętasz z poprzedniego filmu, jaka jest jego anatomia? Nie będziemy się nad tym dłużej rozwodzić. Przejdźmy do przypomnienia sobie innych, najważniejszych faktów dotyczących fazy jasnej fotosyntezy. Dla przypomnienia umieściłam tutaj schemat, z którego korzystaliśmy poprzednio. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Jaką wspominaliśmy już na samym początku, to jest to, że energia ze światła, dzięki temu, że chlorofil jest barwnikiem światłoczułym, zamieniana jest na energię wiązań chemicznych. To, co powinieneś przede wszystkim pamiętać, to to, że w fazie jasnej fotosyntezy mamy dwa najważniejsze produkty: ATP i NADPH. Zaznaczam je teraz dla Ciebie. Na czerwono tymi kółkami. Mamy jeszcze jeden bardzo ważny produkt uboczny, którym jest tlen, ale pamiętamy z poprzednich filmów, że to jest produkt uboczny, dlatego że on dalej nie jest wykorzystywany w przebiegu fotosyntezy po to, żeby gromadzić energię. Pamiętamy także, że to światło, które wybija elektrony. Z fotoukładów, o których mówiliśmy poprzednimi razami, gromadzona energia z tego światła gromadzona jest w taki sposób, że te elektrony z wytracaniem energii przechodzą w coraz to niższy i niższy stan energetyczny, i ta energia wykorzystywana jest do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to to, żeby stężenie jonów H, które widzimy tutaj, o zaznaczam je teraz dla ciebie strzałką, było wysokie. Wewnątrz tylakoidu. Jest to potrzebne, jak pewnie pamiętasz, do zasilenia syntazy ATP, która jest enzymem przyczepiającym, mówiąc kolokwialnie, grupę fosforanową do ADP i dzięki temu mamy nasz ostateczny produkt fazy jasnej fotosyntezy, jakim jest ATP. Masz cały oddzielny film o ATP, wiesz, że to jest związek wysokoenergetyczny, w jego wiązaniach zamknięta jest. Energia wykorzystywana przez organizmy żywe do prowadzenia niezbędnych funkcji życowych, do prowadzenia metabolizmu, tak więc jony H+ po pierwsze aktywnie są wpompowywane ze stromy do wnętrza tylakoidu, to jest jedna Jeden sposób wykorzystywania energii pochodzącej ze światła, tutaj, z tych wybitych elektronów pochodzą, przechodzących na coraz to niższe i niższe poziomy energetyczne. Druga sprawa to to, że jony H-pochodzą też z rozkładu wody. Pamiętasz może, że te elektrony, które są wybijane z fotoukładów, muszą być czymś zastępowane i są zastępowane właśnie elektronami pochodzącymi z wody. W biegu rozkładu wody mamy do czynienia z procesem, w którym nie tylko wydzielany jest tlen, o którym mówiliśmy już chwilę wcześniej, ale także zwiększane jest stężenie jonów H, co jeszcze bardziej przyczynia się do tego, że można dzięki nim zasilać syntazę ATP. Druga bardzo ważna rzecz to to, że wytwarzane jest NADPH. NADPH Wytwarzane jest z NADP i jonów H. Widzimy to tutaj w tym miejscu, zaznaczam to dla Ciebie w tej chwili różową strzałką. To również jest proces, do którego niezbędne wykorzystanie jest po pierwsze jonów H, o których mówiliśmy przed sekundą, a po drugie jest to proces, który wymaga zużycia energii. Tak więc mamy nasze dwa najważniejsze produkty fotosyntezy, to są ATP i NADPH. O, proszę bardzo, one będą w kolejnych fazach fotosyntezy wykorzystywane dalej. Mamy nasz produkt uboczny, jakim jest tlen. Widzisz go tutaj o w tym miejscu, zaznaczam to dla ciebie w tej chwili wykrzyknikiem. Pamiętamy, że istotą fazy jasnej jest zamienianie energii świetlnej na energię chemiczną. W efekcie całej fotosyntezy ona będzie zamknięta w związkach węgla. Będziemy o tym mówić już bardzo niedługo. Ale na tym etapie wytwarzane są NADPH i ATP, one będą potem wykorzystywane w dalszych fazach fotosyntezy jako produkt uboczny powstaje tlen. Musimy jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych terminach. Otóż po pierwsze, ten proces, w którym ADP Akceptuje grupę fosforanową, i w wyniku czego powstaje ATP, nazywamy fosforylacją fotosyntetyczną. Zapiszę to dla Ciebie. Fosforylacja, fosforylacja fotosyntetyczna, fotosyntetyczna. Fosforylacja fotosyntetyczna. O, tutaj, tu gdzie czerwona strzałka, mamy fosforylację fotosyntetyczną. Drugą terminologiczną rzeczą, którą powinieneś pamiętać jest to, że NADP, jest ostatecznym akceptorem elektronów w tym łańcuchu, o którym mówiliśmy w poprzednich filmach. To ono właśnie ostatecznie akceptuje elektrony, które przechodzą na coraz to niższe i niższe poziomy energetyczne. W wyniku tego powstaje NADPH. Ostatnią rzeczą, na którą chciałam zwrócić twoją uwagę w tym krótkim podsumowaniu, jest fakt, że fotoukład drugi musi posiadać niezwykle silne właściwości utleniające. Oczywiście nie sam fotoukład czy fotosystem drugi, ale za zawarte w nim substancje utleniacze, dlatego że potrzebują one utlenić tlen w takiej cząsteczce jak woda, która jest niezwykle silnym biorcą elektronów. Bardzo Przyciąga elektrony. Tak więc, że żeby te elektrony od wody oddzielić, potrzebujemy niezwykle silnego utleniacza, więc zapiszmy sobie tutaj silne utlenianie. I to już chyba ostatni istotny fakt, który chciałabym, żebyś pamiętał na temat fazy jasnej fotosyntezy. Mam nadzieję, że w tym krótkim przeglądzie utrwaliliśmy sobie tę część wiedzy na jej temat, która jest zdecydowanie najważniejsza. Słyszymy się w filmach dotyczących fazy ciemnej. Do niebawem.